tvpodkarpacie.pl. Rozpoczęcie meczu 42. kolejki Polskiej Hokej Ligi pomiędzy Ciarko PBS Bank i GKS-em Jastrzębie poprzedziła uroczystość wręczenia kwiatów Marcinowi Wozdeckiemu, który podczas rywalizacji z Komar Krakowem z 14 stycznia rozegrał 200. mecz w barwach zespołu z Sanoka. W tym czasie Czech zdobył dla swojej drużyny 131 bramek i 148 asyst. Wozdecki dołożył 2 trafienia w spotkaniu z Katowicami i stanął przed szansą na powiększenie dorobku podczas rywalizacji z Jastrzębiem. W dotychczasowych pojedynkach pomiędzy drużynami z Sanoka i Jastrzębia w ramach sezonu 2013-2014 trzykrotnie górą byli wicemistrzowie Polski. Hokeiści Ciarko PBS Bank zyskali szansę na przełamanie dominacji przeciwnika podczas meczu 5. rundy Polskiej Hokej Ligi, który odbywał się w arenie Sanok. Jeszcze na 30 sekund przed końcem trzeciej tercji wydawało się, że z lodu jako zwycięzcy znów zjadą Jastrzębianie. Marcin Wozdecki przedłużył jednak szansę gospodarzy, pokonując Przemysława Odrobnego na 23 sekundy przed syreną końcową. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. Zdecydowały rzuty karne. Ostatecznie Sanoczanie pokonali JKH 6-5 po rzutach karnych. TVPodkarpacie.pl